Szymonie, ja z tobą nie będę rozmawiał o tym, jaki to był sezon, bo jaki był, widzieliśmy wszyscy w poniedziałek i to, jak każdy to odbiera, to też mogliśmy się przekonać. Ja chciałem tak trochę zacząć od tyłu, że tak powiem. Zostaniesz w Ostrowie na kolejny sezon, czy nie? To ja sprostuję, to bym powiedział, to bardziej do przodu wybiegamy. Chciałbym, ale wiesz, do tanga trzeba dwojga, więc no nie oszukujmy się. Rozmawiałem tak, że tak powiem, z zarządem, bo tak to można powiedzieć, czyli z klubem. I w tym momencie jak gdyby no, czekam na odpowiedź. Ja zdaję sobie sprawę, że sezon był długi, tak jak powiedziałeś, był wyczerpujący. Później przyszedł ten, bym powiedział, nie wiem, czy upragniony, ale bardzo ważny dla nas i dla tego miasta brązowy medal, z czego się cieszymy. Ale też ja muszę zdawać sobie sprawę, wielu ludzi, którzy zadają mi właśnie pytanie, co dalej, czy zostajesz w Ostrowie, że w tym momencie klub musi, że tak powiem, zawiązać jakikolwiek budżet, musi wiedzieć mniej więcej, w jakich ramach gdzieś tam może się posługiwać, jeżeli chodzi o jakieś kontrakty czy kwoty. Ja czekam po prostu na decyzję klubu, czy powiedzmy propozycję z ich strony. Nie powiem. Bardzo udany sezon, bardzo zżyłem się tutaj w Ostrowie, jestem naprawdę bardzo zadowolony i chciałbym zostać. Ale nic na siłę, wiadomo, do tanga trzeba dwojga. Chyba byłaby wielka szkoda, gdybyś po tym sezonie odszedł i to pewnie jest nie tylko moje zdanie. Stałeś się chyba twarzą trochę tej drużyny. Ja już nie mówię o tych wszystkich projektach medialnych i tak dalej, ale ciebie było wszędzie pełno i jakbyśmy tutaj przeszli i zaczepili kogoś na ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, to pewnie jedną z pierwszych osób i nazwisko, które by im się nasunęło na myśl, to właśnie Szymon Szewczyk. Ty w każdym klubie byłeś taką multimedialną postacią, że byłeś od wszystkiego. W tym momencie akurat oglądamy mecz, jest obok, wy tego oczywiście nie widzicie, ale przed chwilą właśnie siateczka się rozwaliła i tak sobie myślę od razu, że jakby był na meczu, to bym mówił, szewcu, pomóż, napraw siatkę. Zresztą u nas na hali naprawiałem, pamiętam raz, z Patrykiem, z naszym kierownikiem, więc dla mnie to jest normalka, że tak powiem, żeby to zrobić. Ale czy byłem zawsze, wiesz co, zdarzało mi się, nie powiem. Taka natura chyba. Wiesz co, niektórzy mówią, wiesz... Bo ja zdradzę też trochę szczegółów. Nawet jak przychodzimy na mecz w naszej sali gimnazjalnej, to już panie sprzątaczki. Szymku, a co u ciebie? A Szymonie, a ty nawet wszystkie imiona tych wszystkich pań znasz. Także to też chyba robi klimat wokół drużyny. Wiesz co... Tak, jeżeli chodzi o na przykład, tak jak mówisz o panie, które bardzo serdecznie pozdrawiam, to ja traktuję wszystkich na równi jako ludzi, tak, bo każdy jest człowiekiem, natomiast jeżeli chcę z kimś załatwić coś, to potem idę w konkretne miejsce, więc tak jak powiedziałeś, może jestem medialny. Czyli tak interesowny trochę jesteś. No wiesz, no tak, zgadza się, ale z drugiej strony chodzi mi o to, że muszę wiedzieć, jeżeli mam z czymkolwiek problem, czy gdzieś jest po prostu jakaś sprawa do załatwienia, to muszę wiedzieć. Ostatnio też chłopacy akurat się pytali o jedną sprawę. I mówią, szefcu, ty musisz to ogarnąć. A ja mówię, nie ma problemu, wziąłem telefon, wykonałem po prostu jeden gest, zadzwoniłem, dowiedziałem się wszystko. I odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli jestem w stanie, to postaram się załatwić, bo jeżeli to nie zależy ode mnie, ale ja postaram się pomóc. A tak jak mówisz tutaj, jeżeli ktokolwiek się przejdzie i tak dalej, ludzie wiedzą, że mogą na mnie liczyć. Też zdaję sobie sprawę, że niektórzy to wykorzystują, czy ja jestem czasami wykorzystywany, no ale no niestety taka jest moja natura, że zawsze jak widzę coś i mogę pomóc, to staram się to zrobić, mimo, że tak powiem, czasami kosztuje to jak gdyby mnie i moją osobę coś, że ja mogę na tym stracić, ale to nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. No bo ja też to zauważyłem i jakby stwierdziłem, że to nie jest
wyjątkowa sytuacja, bo byliśmy w Koszalinie, to pojechaliśmy do Mielna, ty już tam miałeś ludzi, którzy już uwędzili dla ciebie rybkę. Byliśmy w Zielonej Górze, to też tam miałeś tych ludzi, jak, że tak powiem, biurowych, którzy od razu przyszli: o, cześć szewcu, co u ciebie. Także to nie jest nowość. Szymon, masz jakiś taki jeden moment z tego sezonu, który utkwił ci w pamięci, który być może był przełomowy w tym sezonie? Przełomowy moment? Na pewno jedną z rzeczy, którą pamiętam, to jest właśnie mecz w Dąbrowie Górniczej. I to raczej będę pamiętał przez dłuższy okres. Ale też nie oszukujmy się, dlaczego. Spadł mi telefon, byłem po prostu wpieniony jak 102, ale przynajmniej dzięki temu, powiem się, że zagrałem całkiem niezłe zawody, więc to był taki dobry, że tak powiem, gdzieś, taki mój prognostyk na to, co się będzie działo. Ale na pewno seria 12 zwycięstw z rzędu, gdzie cały czas staraliśmy się iść do przodu, brnąć, to był taki naprawdę dobry gdzieś znak. Ale zanim do tego doszło, to była wymęczona, bo tak to można powiedzieć, w końcu pierwsza wygrana w Tarnobrzegu z Siarką. Pamiętam, już wtedy był Emil z nami. Ten mecz, powiem Ci szczerze, kosztował naprawdę wiele, bo nie tylko nerwów, sił i tak dalej, tego wszystkiego, w końcu była ta wygrana, ale wydaje mi się, to był ten moment, gdzie właśnie zaczęliśmy współpracować, zaczęliśmy robić to wszystko w tym dobrym kierunku, i to całe szczęście, że tak powiem, i bardzo się z tego cieszę, że tą drogę jak gdyby zakończyliśmy właśnie na pudle, czyli na trzecim miejscu z brązowym medalem.